Celem programu szkoleń jest zwiększenie skuteczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń drwiopochodnych w Polsce poprzez pogłębianie wiedzy personelu w zakresie czynników ryzyka i dróg szerzenia tych zakażeń. Szkolenia są bezpłatne i ogólnodostępne po rejestracji na stronie internetowej. Szkolenia są skierowane do kosmetyczek, do tatuażystów, do wszystkich salonów, w których wykonywane są zabiegi czy też stomatologów. Wszystkie, cały sektor medyczny i pozamedyczny. Szkolenia mają na celu zwrócić uwagę na problem, jakim jest HCV, a także przypomnieć, jakie są zasady sanitarno-higieniczne. Na świecie wirusowe zapalenie wątroby jest czwartą chorobą uznaną przez WHO obok malarii, gruźlicy i AIDS jako ta, która wymaga najwięcej uwagi i podejmowania działań edukacyjnych mających na celu jak najszybsze podniesienie świadomości zdrowotnej społeczeństwa. Ta cicha epidemia zbiera takie samo żniwo jak HIV. HCV jest to wirusowe zapalenie wątroby typu C. Możemy się nim zarazić poprzez przerwanie ciągłości tkanek, czy u stomatologa, czy też u kosmetyczki, kiedy nasza skóra zostanie naruszona. HCV rozprzestrzenia się poprzez krew, czyli bardzo ważne jest to zachowanie odpowiednich warunków i odpowiednich wymagań w przypadku salonów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażystów, ale także również w całym sektorze usług medycznych. Pierwsze szkolenie odbyło się w Kołobrzegu, a drugie będzie mieć miejsce 5 grudnia w Szczecinie.